Spotykamy się na terminalu firmy Schawemacher, gdzie dostarczyliśmy pierwsze w Polsce rozwiązania, właściwie kompletny zeroemisyjny system transportowy, ekosystem oparty o nasz regionalny ciągnik siodłowy z akumulatorami o pojemności 624 kWh. Samochód będzie pracował w systemie pracy w transporcie intermodalnym, dzięki temu będzie uzupełniał ofertę naszego klienta firmy Schawemacher jako zeroemisyjny nośnik kontenerów na drodze do terminala kolejowego ze strony fabryk produkcyjnych, nabywcy usług transportowych. Samochód jest tylko częścią ekosystemu. Oczywiście szereg usług dostarczonych wraz z pojazdem uzupełnia szybka ładowarka o mocy 400 kW wyprodukowana przez firmę Ekoenergetyka z Zielonej Góry. Dostarczony ekosystem jest krokiem milowym dla rozwoju elektromobilności zarówno w firmie Scania Polska, jak i na rynku polskim. To pierwszy tego typu system oparty o pojazd, który jest najbardziej efektywnym środkiem transportu w gronie pojazdów zeroemisyjnych dostępnych dzisiaj na rynku. Ładowanie mocą 375 kW umożliwia naładowanie akumulatorów od 0 do 100% w niespełna 80 minut. Dzięki temu mamy tutaj kontakt z najlepszą na rynku dyspozycyjnością rozwiązania transportowego. Firma Scania jest naszym zaufanym partnerem od wielu lat. Pierwsze pojazdy użytkowaliśmy w latach 70. poprzedniego wieku. Na dzień dzisiejszy we flocie Schawemacher mamy ponad 100 jednostek marki Scania. Spółka Schawemacher od wielu lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju. Naszym głównym produktem jest transport intermodalny z Polski do takich krajów jak Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania oraz Portugalia. Na pierwszej i ostatniej mili wykorzystujemy zawsze transport drogowy. Od kilku lat stosujemy paliwa alternatywne, takie jak LNG, bio-LNG oraz HVO100. Dzisiaj przyszedł czas na energię elektryczną i wprowadzamy do użytku pierwszy w Polsce ciągnik w pełni elektryczny marki Scania. Z Schawemacher bardzo poważnie podchodzimy do tematów alternatywnych źródeł energii. Nasze siedziby zasilane są z paneli fotowoltaicznych. Wykorzystujemy do zasilania naszych oddziałów energię słoneczną. Przy wyborze marki Scania kierowaliśmy się takimi aspektami jak prędkość ładowania oraz zasięg, jaki możemy maksymalnie pokonać na bateriach po jednym ładowaniu. Przekazany dzisiaj pojazd będzie wykorzystywany w transporcie intermodalnym pomiędzy naszym terminalem kontenerowym w Kątach Wrocławskich a lokalizacjami naszego klienta w okolicy Leszna oraz Kalisza. Po każdym transporcie samochód zostanie podpięty pod szybką ładowarkę, która znajduje się w siedzibie naszej firmy. Po drugim transporcie nastąpi zmiana kierowców, tak aby po kolejnym ładowaniu drugi kierowca mógł wykonać kolejne dwa transporty.